chyba od zarania gatunku ludzkiego na planecie Ziemia tworzyły się struktury społeczne. Żyliśmy jako grupy osadnicze, plemiona, szczepy, narody, państwa. I tylko wtedy mogły przetrwać, gdy istniał jakiś ład wewnętrzny, który czasami był zarządzany przemocą, despotyzmem, agresją, warczeniem, może gryzieniem nawet na początku. Ale z czasem ustanawiano pewne prawa, które mówiły, że rola młodych jest taka, rola starych jest taka. Gdzieś ktoś wpadał na pomysł, żeby powołać w ogóle starszyznę jako ciało doradcze. Najmężniejszy dowódca zostawał księciem, królem, przywódcą plemienia. Niekiedy bywał okrutny, ale niekiedy prowadził całe narody do zwycięstwa. Po latach okazało się, że to wszystko można ustanowić w formie prawa spisanego. Plemię mówiło, że godzi się na to, żeby wyznawać jakąś religię, godzi się na to, żeby mieć przyjaciół, godzi się na to, żeby być na tym terytorium, bronić go wedle pewnych reguł. I tak zrodził się pomysł konstytucji, czyli dokumentu, który jednoczy społeczeństwo, który oznajmia społeczeństwu, jakie prawa na tym terytorium obowiązują, jak siebie wzajemnie traktujemy, jakie są nasze obowiązki, jakie są nasze przywileje. My jako Polacy dostąpiliśmy zaszczytu posiadania jednej z pierwszych konstytucji na świecie. Ona była wzorem dla wielu państw. Potem nasze losy zostały zgwałcone przez obcych. Oni się nie liczą z prawami narodu. Wjeżdżają i stanowią swoje. Całkiem niedawno udało nam się odzyskać swoje prawa. Stworzyć konstytucję, w której poszanowani są ludzie wierzący i niewierzący, tradycje chrześcijańskie i pozachrześcijańskie, uniwersalne, humanistyczne. Poszanowana jest wolność człowieka, jego wolność wypowiedzi, co za tym idzie, albo przed tym idzie, wolność myślenia, bo wypowiedź jest skutkiem pracy mózgu. Wszystko to jest zagwarantowane w konstytucji, która nadal obowiązuje. Konstytucja Rzeczypospolitej nadal jest w formie książki, w formie wydruków internetowych. Jest tu. Każdy ją powinien mieć. Każdy człowiek, który chce złamać zasady tej konstytucji, dokonuje zamachu na każdego z nas. Niby chce załatwić jakąś ważną sprawę, ale tak naprawdę odbiera nam część tych praw. Zgodzić się na to po prostu nie można. Nie przystoi, nie wypada. Młody chłopak niedawno na jednej z manifestacji zatrzymany przez policjanta, 17-latek, na pytanie, dlaczego bierze w tym udział i dlaczego daje się spisywać, zresztą nie po raz pierwszy, a to taki ładny 17-latek z długimi włosami, twarzy cherubina, mówi, no jak to, no przecież moja babcia walczyła w stanie wojennym. Wszyscy moi przodkowie walczyli. Widocznie to jest obowiązek każdego pokolenia. Bronić konstytucji, bronić niepodległości i bronić demokracji w Polsce. 16 września przypomnimy tym, którzy się zamachnęli i nie są to sportowcy, oszczepnicy czy dyskobole. Są to brutalni łamacze konstytucji. Tym ludziom chcemy przypomnieć, że ta wielka księga, och, gdybym ja był introligatorem, to bym zrobił taką wersję konstytucji 5 na 6 metrów i ją przydźwigał na Plac Powstańców Warszawy 16 września na godzinę 15, gdzie wszyscy spotkajmy się w koszulkach ze słynnym już napisem Konstytucja, żeby przypomnieć sobie, czym jest ten dokument, przypomnieć tym, co niefortunnie rządzą, czym jest ten dokument, czym jest dla nas i pokazać światu, że nie dajemy sobie jej podżyć.